Równależnik M. O misjach inaczej. Witam serdecznie na naszej audycji Równależnik M. Dzisiaj naszym gościem jest misjonarz werbista, ojciec Marian Szwark. Można powiedzieć, że całe swoje życie spędził w Togo, w Afryce Zachodniej. Jego osoba to druga część historii werbistów w Togo, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie Cię, ojcze, witam. Ale jeszcze zanim przyjdziemy bliżej do Twojej historii, chciałbym, żebyś jako osoba, która od wielu lat pracuje w Togo, przytoczył tą pierwszą historię werbistów, która dotyka XIX wieku. Togo było pierwszą misją naszego zgromadzenia w Afryce. Pierwsi misjonarze przybyli do Togo w 1892 roku i niestety zostali tylko przez 26 lat, bo ostatni zostali transportowani z Togo jako więźniowie wojenni przez władze administracyjne kolonialne Wielkiej Brytanii w styczniu 1918 roku. Po pierwszej wojnie światowej, jak wybuchła wojna w 1914, Togo, które było protektoratem cesarza niemieckiego, przestało istnieć jako protektorat niemiecki w Afryce Zachodniej i zostało podzielone przez Francję i Wielką Brytanię. Wielka Brytania wzięła 1/3 kraju. Wspomniałeś, że w tym czasie jeszcze Togo miało inną nazwę, jeszcze nie używało się tej nazwy. Jak wtedy nazywano tę ziemię? Nazywano wybrzeżem niewolników, a nawet niektórzy określali, że Togo było grobem dla białego człowieka, ze względu na bardzo zabójczy klimat. Nazwę Togo to jest przypadek historyczny, bo jak dr Nachtigal podpisywał dokument ten protekcyjny między Cesarstwem Niemieckim a tym krajem, no to stał na brzegu jeziora, które się nazywa dzisiaj Togoville, i pokazywał na kraj, jak się ten kraj nazywa. A ci, którzy nie rozumieli go, mówili, że to chyba chce wiedzieć, co jest za wodą. Praktycznie Togo na drugim brzegu, poza wodą. I potem się przyjęła ta nazwa jako Togo. A w niemieckim czasie mówiono Togoland. Praca misyjna była bardzo intensywna. Jak się dzisiaj ogląda, co werbiści zrobili w ciągu 26 lat, no to ja wątpię, czy myśmy zrobili tyle w ciągu 50 lat naszego pobytu po drugim powrocie do Togo. Metoda misyjna się opierała na zakładaniu szkół podstawowych, bo wtedy niewiele było szkół, praktycznie nie istniały, bo misja zapoczątkowała prowadzenie szkół. No i potem misjonarze, którzy odwiedzali wioski, mieli przepisane, że każdy ma w ciągu jednego dnia, przynajmniej 2 godziny, ma rozmawiać z ludnością, żeby poprawić język, nauczyć się języka i przy okazji być blisko ludności. Także szkolnictwo i odwiedzanie wiosek. I niekiedy w czasie odwiedzenia wiosek, no to chcili, pierwsze chrzty były wszystkie in periculo mortis, to znaczy ludzie, którzy znajdowali się w momencie śmierci ze względu na różne choroby. Czy nie było tam problemu, gdzie wiadomo, to była niemiecka kolonia i nasi współbracia to byli Niemcy? Czy nie było jakichś problemów, że kojarzono misjonarzy z kolonistami? No, tego się nie da wykluczyć, dlatego że to nie tylko Niemcy mieli swoich misjonarzy niemieckich. Francuzi też mieli. W jakimś sensie trochę prawdy w tym jest, ale kolonialiści zajęli kraj i bez ich zgody żaden misjonarz nie mógł wjechać. I dlatego wpuszczali do tego kraju tylko swoich obywateli. To Niemcy Niemców, Francja Francuzów, Anglicy Anglików. W tamtym czasie pracowaliśmy też w prowincji obok, czyli w Ganie. Dlaczego ci misjonarze w Ganie tam mogli pozostać, a właśnie
ci z Togo zostali? Nie, to znaczy w Ganie zaczęli dopiero w 1938 roku. Aha, po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy. Nie było ich wcześniej. Nie, z tą nadzieją, że będą mogli przenieść się do Togo, dlatego że po wygnaniu z Togo werbiści przed latami starali się o powrót i blokowani byli przez władze kolonialne francuskie. Tak nie pozwalały im na powrót, a władze brytyjskie pozwoliły na powrót misjonarzy, werbistów, tylko że nie mogli zajmować ważnych stanowisk. Jak była kwestia pierwszego arcybiskupa Akry, no to został nim Amerykanin, Afroamerykanin. W twojej ocenie, jak tą misję tych pierwszych lat do końca I wojny światowej w oczach założyciela naszego ojca Arnolda Jansena wypełnili współbracia? No, Togo to było oczkiem w głowie, jak gdyby, dla naszego założyciela, który często korespondował z misjonarzami. I on, zanim wysłał misjonarzy do Togo, to sam wszystkie te tereny studiował, ale tylko z książek. Jak wiadomo, nasz założyciel nigdy nie opuścił Europy, nigdy nie postawił nogi na żadnym kraju misyjnym. Ale niesamowicie dużo zrobił dla Togo. Dlatego w 2017 roku prezydent kraju, obecny prezydent kraju, Fornia Simbe, jego matka jest bardzo dobrą katoliczką i zaangażowana w kościele. I ona go namówiła, żeby on się, jak będzie miał okazję, będzie w Europie, żeby się wybrał do Sztajlu, bo tam jest sarkofag, który ukrywa szczątki doczesne człowieka, który tak dużo zrobił dla Togo, nigdy go nie widząc na własne oczy. Dobrze, to może tu powoli przejdźmy do tej drugiej części historii werbistów, która łączy się z twoim przybyciem, ale opowiedz też, w jaki sposób ty stałeś się misjonarzem i jak to się stało, że trafiłeś właśnie do Afryki Zachodniej. Jak byłem w liceum w Bartoszycach, to korespondowałem tu z jednym ojcem werbistą, który się nazywał Dominik Józef. Ja myślałem, że to jest młody człowiek, który zajmuje się powołaniami. Kiedyś mi tutaj, jak byłem praktycznie przed maturą jeden rok, to mnie zaprosił tutaj do Pieniężna. Jak ja wyjechałem z Bartoszy, to myślałem, że wjeżdżam gdzieś na Syberię, bo ten autobus godzinami tam jechał z Bartoszy. Dojechałem tutaj, nie? I bryczka jeszcze stała, to brat Radber, taki niemieckiego pochodzenia, to bryczką wyjechał na mnie na stację autobusową. I przyszedł ojciec Józef, a on już był staruszek, miał chyba 76 czy 77 lat. I właśnie opowiada mi zawsze, nie tyle o misjach, bo tego listy przysyłał misjonarzy pisane na maszynie, ale opowiada o swoim pobycie w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ale nigdy tego nie mówił z jakąś nienawiścią dla Niemiec, dlatego że tam długo ucierpiał. Ma takie momenty, że nawet trochę tak żartobliwie mówi, no jak zanim go zamknęli w tym obozie koncentracyjnym, to on zawsze musiał mieć w seminarium tutaj dietę, bo miał problemy z żołądkiem. Jak wrócił z Dachau, to już żadnej diety nie potrzebował. No, czarny humor. No i z pomocą tych listów misjonarzy i te dyskusje z nimi, tutaj przyjeżdżałem dosyć częściej, jak były spotkania, i no i tak po maturze wstąpiłem tutaj do werbistów. No, to było w 1966 roku. No a potem, jak studiowałem tutaj w seminarium, to też zrobiłem sobie przerwę, bo mi się tutaj, myślałem, że mam kryzys powołaniowy. Wyrwałem się stąd w 1970 roku. Ale po dwóch tygodniach byłem tak zmęczony nudą we wiosce, że zacząłem szukać, żeby coś porządnego zrobić. No i znalazłem informację, że jeszcze jest miejsce na Uniwersytecie Warszawskim na filologii romańskiej. No i się zgłosiłem tam. Zdałem egzamin, mnie przyjęli i byłem 2 lata studentem w Warszawie. No i potem, ponieważ mnie nie wyrzucono stąd, tylko że sam wystąpiłem, to mi pozwolono wrócić. I wróciłem tutaj do seminarium.
Tak, po 2 latach chciałbym dokończyć, ale no nie było możliwe dokończyć, bo wtedy musiałbym zostać jeszcze dłużej, spłacać stypendium, które miałem od rządu. No i jak normalny czas petitio missionu przychodzi, no to zacząłem właśnie pisać Japonia, bo mnie intrygowała trochę Japonia, na pierwszym miejscu Japonia, na drugim, a na trzecim napisałem Togo, a ponieważ właśnie generalat przygotowywał nową ekipę, żeby wrócić do Togo, bo był zaproszony już przez biskupa niepodległego państwa Togo, także przydzielony mi przeznaczenie do Togo. I w 75 roku po święceniach, w końcu października, byłem już w Togo, nie ucząc się francuskiego. No właśnie, to jaka to była twoja cząstka tej historii, tego wznowienia obecności misjonarzy werbistów w Togo? W 74 roku ty przybywasz rok później. Ilu was tam na początku było? Czym się zajmowałeś? Jak ja przyjechałem do Togo, to było wtedy 2 księży. Jeden z niemieckiego pochodzenia, drugi holenderskiego. No, 3 księży, 1 brat. I potem we wrześniu tam w 74 roku dojechał Irlandczyk. Biskup przydzielił im 3 parafie, taki zupełnie wielki kawał regionu w północnym Togo. No, jak ja przyjechałem w 75 roku, to regiona, który mi tam przywiózł do parafii Bassa, następnego dnia wywiózł mnie do Gerenkuka. No i byliśmy tam wszyscy u tego współbrata Holendra. I on mówi tak, no to jest twój współbrat, on tu zostanie na misji, tak rada zadecydowała regionalnie. Mówi, a ja go nie chcę. Mówi, on, nawet pierwszy raz mi się widział, mówi, go nie chcę. A ja mówię, dlaczego nie chcesz? Mówi, bo nie ma pracy dla 2. No, tak, nie ma pracy wspaniałe dla 2. Wspaniałe przywitanie. No, ładne przywitanie. Ci byli zafrustrowani, nie wiedzieli, co sobą zrobić, bo to pierwszy raz mi się to chyba zdarzyło. I wróciłem do Bassa, dlatego nazywałem to złotym czasem w tym Bassa, bo jest zasada, że młody misjonarz przyjeżdża, kto musi się uczyć najpierw języka. Także ten Niemiec, który był przełożony misji, ten Irlandczyk, oni pracowali, a ja chodziłem, kurs znalazłem, prowadzony przez Anglię. Jak to sam znalazłeś kurs? No, w mieście. Znalazłem kurs, tam był zrobiony przez Angielki z tego Wycliffe Society, to Biblię studiują, protestanckie, i robili kurs, żeby nauczyć Bassa tych analfabetów pisania i mówienia w języku Bassa. I przyłączyłem do kursu, byłem również na tym samym poziomie analfabetą w języku jak oni. Nie? Oni tylko mówili płynnie, ale nie umieli pisać, a ja słuchałem tego języka i zacząłem pisać z nimi razem. No to dlatego nazywam to takim złotym czasem, bo nic innego mi nie dawali do roboty, jak to nigdy w niedzielę tylko mogłem odsłuchać. Miałeś dobre warunki, żeby mieć dużo czasu na naukę języka, co jest bardzo ważne. 48 lat pracy w Togo, wiem, że może nie mamy tyle czasu, żeby dotknąć wszystkich etapów, ale jakbyś mógł tak w skrócie powiedzieć, troszkę przybliżyć, jak się toczyły dalej twoje losy, rola, funkcje, gdzie byłeś właśnie w Togo. Nie jest duży kraj, ale wiemy, że no, jest taki ciekawy, bardzo różnorodny, 40 też odrębnych języków. Pierwszy był Basar, czy jeszcze inny język się nauczyłeś? Potem był Kom. Ja spędziłem w sumie 20 lat na północy, w tym regionie Basar, Kabu, Gerenkuka. W 75 roku przyjechałem, uczyłem się Bassa. W 79, ponieważ misja w Gerenkuka stała pusta, tam gdzie nie było pracy dla 2 współbraci, to ja się tam sam wybrałem, sam się mianowałem, bo było ludzi pełno w Bassa, wszyscy siedzieli w Bassa, bo to bardziej większy dom był i zacząłem uczyć się konkomba, ale to nie musiałem dużo się wysilać, dlatego że Konkomba i Bassa są dosyć blisko położone języki. No i misja dalej się, to znaczy rozwijała, ta pierwsza cała ekipa, która przybyła z Kongo, z 20-letnim stażem misyjnym i w tych samych warunkach politycznych, bo Kongo albo Zair było dominowane przez prezydenta Mobutu, który też wprowadził kult własnej osoby. I tą samą ideologię uprawiał też prezydent Togo, Jadyma. No i ci przyjechali do Togo i się nie mogli odnaleźć.
dwóch zostało wydalonych z togo manu militari ze względów politycznych, bo nie zachowali właściwie w stronę tych władz państwowych. Jeden brat zaraz wyszedł sam, nie wiem, bo by zachorował, jeszcze jeden Holender. Także byliśmy sami młodzi. W jednym momencie, w 1977 roku, to ja byłem sam na całe togo. Ja bym powiedział też, że wyjadę z togo, to ja nie wiem, jaki by był następny początek jeszcze tej misji, no ale powiedzieli nam z Rzymu, nie przyjechał Karl Müller, który napisał historię kościoła w Togo, nie, zostań, my tu wam młodych przyślemy, nie, żeby nie tych, którzy mieli taki staż, oni się nie umieli przyzwyczaić do tego realizmu togijskiego. No i zostałem i przybywali nowi. W 1979 roku było tyle, że sam mogłem się przenieść do tego Gerenkuka. Tam zostałem 5 lat w tym Gerenkuka i w międzyczasie też mieliśmy rozmowy z jedną diecezją, żeby przejąć jedną misję w diecezji Dapan, która jest tam zupełnie na północy, tylko że nasz przełożony dystryktu się zaangażował z konkretną datą. I przychodzi data 1984 rok, Wielkanoc, i trzeba teraz nową misję przejąć w tej diecezji Dapan i nikt nie chce iść. Dlatego w międzyczasie wybrano mnie jako przełożonego dystryktu, musiałem sam iść. I byłem z księdzem diecezjalnym tam na tym miejscu, bo bardzo miła była współpraca. Nawet lepsza jak z niektórymi współbraćmi. Także myśmy tam przez rok urzędowali, zanim on mi przekazał całą tą parafię. Potem znowu po 3 latach prowincja powiedział, że mam wracać do Basar, bo on się tak umówił z biskupem. Wróciłem do Basar i to był 1987 rok. I w 1994 dzwoni współbrat, który był naszym regionalem wtedy, z Lomy, mówi, wiesz ty co, szukają tego sekretarza do Caritasu na poziomie narodowym, nie? Czy byś tam nie chciał tego? Ja nigdy mnie Lomy nie pociągało, nie? Ale mówię, ja już zadzwoniłem do generała i on się zgodził. No co ja miałem robić? Powiem, że generałowi odmówiłem, musiałem. I pojechałem do tego Lomy, tam to przejąć to biuro Caritasu, a przyjąłem po jednym Togijczyku. Dla niego to była rozpacz, nie? Dlatego, że jak to biały może znowu po Togijczyku przejmować taki ważny urząd, nie? No także przez te pierwsze lata tak mi doskwierano tym, że ja w moim życiu misyjnym nigdy nie płakałem, ale w Lomę płakałem. Właśnie, od 94 byłeś sekretarzem. Trzy mandaty po 5 lat. Byłem 15 lat w Lomek, dyrygując właśnie tym Caritasem i tymi projektami rozwoju dla wszystkich diecezji. Jakbyś mógł przybliżyć właśnie, na czym polegała ta twoja praca? Wiemy, że to są wiele różnych projektów. Czy też jakaś twoja inicjatywa była? Zacząłeś coś nowego? No, były niektóre projekty, które były finansowane zanim ja tam przyszedłem. Trzeba było tylko doglądać, żeby one były do końca zrealizowane. A na pierwsze moje zadanie główne było objechać wszystkie te organizmy, które pomagały Kościołowi w Togo. Jak się przyjeżdżało do nich, to nie można było przedstawić żadnego nowego projektu, to Missio czy Misero, właśnie wszystkie te agencje w Niemczech, bo oni już mieli na stoliku stosy tych wszystkich projektów, które nie zostały zrealizowane i trzeba było szukać raportów. Także musiałem wracać do Togo i jeździć po tych miejscach, gdzie te projekty były realizowane. I właściwie rzadko znajdowałem ten projekt, to znaczy pieniądze gdzieś znikały. Nie? Także w pewnym momencie nazwali mnie żandarmem, że ja jeżdżę i szukam projektów, które nie zostały zrealizowane. To były te pierwsze lata, potem oczyściliśmy ten teren, także wszystkie te agencje, które pomagały Togo, nabrały ufności do naszej instytucji. Także potem mogłem spokojnie po 3 mandatach oddać to biuro. I co robiliście, jakbyś przywołał jakieś konkretne projekty? Było dużo takich różnych projektów w rozwoju szkoły, te ośrodki zdrowia, ale z własnej inicjatywy z arcybiskupem Lomem myśmy zaczęli. Ja nawet nie uwierzył, że
Werbistowski kościół. Był to pierwszy kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa. Dzisiaj jest katedra archidiecezji Lomy. Że ten był zamknięty, bo zaczął się sufit walić, nie? I nie, to było niebezpieczne dla ludzi. Nie było komu zreperować? No nie było nikomu zreperować, a jeszcze przyszedł ambasador niemiecki i mówi, były akurat rozruchy w Togo w 1990 roku przeciwko tej dyktaturze Ejadymy. I oni tam zrujnowali taki pałac gubernatora. No to on mówi do tego, sławajcie projekt na odbudowę katedry, to wy mam damy te pieniądze, bo tak nie, to jak rząd przyjdzie, będą od nas żądać pieniędzy na zrujnowany pałac gubernatora, który oni sami zrujnowali przez te walki uliczne. No i dostaliśmy 300 tysięcy marek wtedy. I zaczęliśmy odbudowywać tą katedrę, ale ludzie już mieli zebrane też dosyć dużą sumę pieniędzy, bo im polegało, tak chcieli koniecznie, żeby ta katedra była odnowiona, bo wiele ludzi właśnie tam zostało ochrzczonych, przyjęli wszystkie sakramenty i sentymentalnie byli bardzo związani z tą katedrą, chociaż to jest taki niewielki kościół, nie? I to. No jak to skończyłem, potem trzeba było ratować jeszcze inny kościół wybudowany przez werbistów, ale 120 km od Lomé w Palimy, kościół Świętego Ducha. I to dzisiaj też jest... Czyli to też było wybudowane przez werbistów? Werbistów. W 1913 roku zaczęli budować i w 1914 skończyli. Także te dwie katedry trzeba było odbudować i było pełno innych różnych projektów. Podobno uratowałeś kilkoro dzieci w swoim życiu kapłańskim? No... Jak się jeździ po wioskach, jak się tam te stacje boczne, to kobiety mają zwyczaj rodzić w domu, nie chcą iść do szpitala. Ale w tej wiosce myśmy akurat wybudowali taki ośrodek zdrowia przy pomocy różnych agencji, które pomagają w takiej realizacji takich projektów. No i jedna pani była w ciąży, to była czwarta czy piąta ciąża, nie? Po urodzeniu w tym ośrodku zdrowia dostała takiego krwotoku, że nie można było nic zrobić. Także zostało to niemowlę, a ona od razu zmarła. I te niemowlę, to mieliśmy szczęście, bo akurat jej siostra miała 2 miesiące wcześniej dziecko, także ona wzięła to pod opiekę, nie? I tylko ja kupowałem mleko takie specjalne dla niemowląt. Nie? Dzisiaj chłopak ma 11 lat, czy 14, już mi się wydaje, tej samej wiosce, w tej samej rodzinie. Najstarsza córka, pierwsza jej miłość takim chłopakiem i to był jej pierwszy poród i on trzymali za długo w tym ośrodku zdrowia, wiedzieli, że nie dadzą sobie rady i potem dopiero ją ściągnęli z tej wioski do miasta i ona przez cesarskie cięcie urodziła dwojaczki, dwóch synów i sama kilka godzin później zmarła. Myśmy mieli te dzieci, ale są siostry w Lomę, które prowadzą taki żłóbek dla dzieci bez opuszczonych. No właśnie do tego żłóbka myśmy odprowadzili. Dzisiaj zaczęli chodzić do szkoły, do pierwszej klasy chodzą. Jeden się nazywa Iwa, drugi Erwy. Mam w rękach niedawno świeżo wydaną książkę, której tytuł jest zaczerpnięty z cytatu biblijnego. Poznacie ich po owocach. Jest to jakby zapowiedź świętowania jubileuszu. 50 lat od tego powrotu werbistów w Togo. Niedawno zostałeś prowincjałem. Może opowiedz te okoliczności. Czy powstania tej książki, kto to zainicjował i jak będzie planowane to świętowanie jubileuszu? Ojciec Jacek Pawlik, który był też misjonarzem w Togo przez kilka lat, jak tylko się ta data jubileuszu zbliżała, ja powiedziałem, ja tam za dużo pisać nie umiem, nie, ty możesz napisać coś, a ja coś zrobię konkretnego, co zostanie na zawsze. Także on zaczął redagować i namawiać do współpracy, żeby ta książka wyszła. Współbraci, którzy tam przyczynili się, każdy coś napisał. Ja też tam w końcu coś napisałem. Ale ja w międzyczasie wybudowałem kościół w tym Gerenkuka, gdzie
gdzie ten Holender nie chciał mnie mieć jako współpracownika. No i ten kościół będzie konsekrowany w przyszłym roku, akurat w roku jubileuszowym 2024. I dla mnie to będzie właśnie, zostanie taki pomnik na trwałe tego naszego powrotu. Jakby nie było tego drugiego powrotu do Togo w 1974 roku, to nasz pobyt, ten pierwszy w Togo od 1892 do 1918, to byłby tylko ładną stroną w historii, takim wątkiem historycznym, bo nie było żadnego werbisty. Dopiero nasz drugi powrót w 1974 doprowadził do powstania prowincji, obecnej prowincji, która liczy 48 członków. Nie? W której granice się poszerzyło o Benin. Tak, o Benin. No i ja mogę być naocznym świadkiem, jak ta prowincja powstawała i jak przychodzili do naszego zgromadzenia ci Togijczycy. Czy oni, wybierając mnie na prowincję, czy chcieli jak podziękować za to, co ja tam Czy zrehabilitować? Nie wiem. Ja w każdym razie z tym się nie liczyłem. Dla mnie to był zupełna niespodzianka, że mnie najstarszego w prowincji wybierałem na prowincję. A dobrze, powiedziałem, zrobię, co będę mógł zrobić. No właśnie, słuchając tej twojej historii, szczególnie tych początków trudnych, gdzie no... Myślę, że jest to jakiś taki krzyż, który gdzieś w nasze życie jest wpisany i twoja historia też to potwierdza, że nie ma sensu też uciekać od krzyża, po prostu trzeba to przeżyć, szukać w tym Bożej woli. Myślę, że wspaniale, że właśnie wytrwałeś, mimo tego, że mówisz, że byłeś w pewnym momencie nawet sam, to takie osamotnienie, które może Chrystus, Pan Jezus też przeżył. Ale właśnie przyszły też owoce, przyszło dużo innych radości. To, co ja tak widzę z tego, co mówisz, to myślę, że to, że musiałeś podjąć sam pewne działania, to chyba zahartowało cię do tego, że właśnie te projekty, które obecnie też prowadzisz. Wczoraj zaczynaliśmy to spotkanie od otwarcia czasowej takiej wystawy plenerowej, która jest związana też znowu z Togo, z nowym projektem Woda dla Afryki. I wczoraj właśnie usłyszeliśmy też te niesamowite cyfry. W ciągu 2 lat 31 studni. Jakbyś mógł przybliżyć tę historię tego projektu? No, to był telefon od ojca Dudara Wieśka, który dzwoni do mnie, mówi, że nie mógłby wybudować szybko, bo potrzebna jest studnia świętej Anny, a jedna pani ofiarowała pieniądze. To nie ma problemu, mogę zrobić więcej studni, jak będą pieniądze. No i tylko myśmy zrobili tą pierwszą studnię, mówił, już jest następna. I jeszcze to zrobiliśmy, to mówił, już znowu coś tam jakiś jest, testament od jakiegoś zmarłego księdza. Jedna studnia będzie się nazywała Stefan, a druga Marian. No i jedna po drugiej, aż w końcu chyba było 20 ileś tych studni zrobionych. Nie? I potem pisze, że jeden pan się pyta, ile jeszcze wiosek nie ma studni. No to kazałem temu merowi tego regionu, żeby policzył i on naliczył już 17. Ja wysłałem Wieśkowi, nie? A Wieśek mówi, on powiadomi tego pana, to zobaczymy. I potem odzwonił, mówi, wiesz ty co, ten pan te wszystkie studnie zapłaci, te 17 studni. O, ja myślałem, że to jak dar z nieba. I rzeczywiście, nie? On mówi, że on go zna, ja go nie znam, no, każda studnia po 6 tysięcy euro, no to można sobie policzyć, jaki to był właśnie ten dar anonimowy i ten anonimowy darczyńca. Ale ze studniami to jest tak, większej radości nie ma we wiosce, jak przyjeżdża maszyna do wiercenia, nie? I po 2-3 godzinach wiercenia, bo te głębokości dochodzą do 100 metrów niekiedy, nie? I ta fontanna wody strzela do góry, no to wszyscy ludzie skaczą z radości.
i się myją, podchodzą blisko do tej maszyny, nie, żeby się wymyć jeszcze w tej wodzie właśnie. No bo to jest ciężka praca kobiet, które muszą po 3-4 kilometry iść do jakichś tego rzek, które nie wysychają, żeby właśnie zdobyć nieco wody do picia. Także ten problem będziemy dalej prowadzić, bo woda dla Afryki, to znaczy nie tylko dlatego, bo to żeby ludzie nie zgrzytali zębami, że wszystko jest zrobione dlatego. Także zaczęliśmy w Beninie też, no i potem, gdzie będzie akurat potrzeba. Nie? Wspomniałeś, że miałeś okazję brać udział w odnowieniu jednej katedry, ale się okazuje, że właśnie jeszcze ta w Kpalime, remont, ale przy tym odnawianiu powstał warsztat witraży. Tak. W Afryce, co jest nie do pomyślenia. Jak my nasze kościoły są bardzo proste. Mnie to denerwuje, ten styl budowania tych kościołów, takie szopy na skład jakiś tam bawełny, ale nie ma żadnego charakteru takiego sakralnego. Jak myśmy skończyli po poświęceniu tej odnowionej katedry w Lomę i to się ukazało w prasie, to się zgłosił brat, który ze wszystkimi zdolnościami, to jest jedyny brat, który wszystko umie, mechanikę, elektrykę, I dali go na furtę do Collegio, nie? Collegio w Rzymie. W Rzymie. A on ostatni, który nauczył się właśnie robienia witraży w naszym domu w Stajlu, nie? I napisał, że on by chętnie przyjechał odnowić albo zrobić nowe witraże do katedry w Lomę. No, a ja mu napisałem, że już jest zrobione wszystko. I to dużo pieniędzy nas kosztowało. To mówi, a ja mówię, ale jeszcze jedna jest. Przyjedź. Nie? I myśmy zrobili kosztorys, to trzeba by było 80 tysięcy euro tylko na same witraże. Ja mówię, a jak my to poprosimy o te pieniądze, żeby zrobić na miejscu warsztat i ty poduczysz kilku Togijczyków, to oni będą robić tutaj dalej dla wszystkich innych kościołów. I tak było. Myśmy ze Stajlu sprowadzili te reszki tych maszyn, co tam mieli, te stare. Ja już sprowadzałem z tego Stajlu te wszystkie stare witraże, które oni wyrzucali, a ja wmontowywałem w kościoły. To ładnie wyglądało. No i on przyjechał cały rok. Nie umiał po francusku, tylko po angielsku, ale sobie dał rady z tymi, nie, i pokazywał, jak się to pracuje, jak to się robi, nie, od zera. Także dzisiaj jest grupa dwóch Togijczyków, którzy to robią, nie, i ja tylko materiały sprowadzam. Wszyscy chcą mieć, tylko niektórzy nie chcą płacić. Jak ja im powiem, że no, jak jest obraz i to trzeba wypalać w takim piecu, jest specjalny piec, sprowadziliśmy też ze Stajlu, no, że metr kwadratowy będzie kosztował 400 tysięcy naszych franków, to jest tak około 550 euro, no to nie, to mi to za drogo. Ja mówię, no to nie mam innego wyjścia, to musisz wybrać coś prostszego. Także kilkanaście kościołów jest ozdobionych tymi witrażami, tak, produkcji lokalnej. Też widziałem, miałem okazję być w Togo na moim kursie francuskiego już ponad 20 lat temu i pamiętam właśnie też taki obraz twojej osoby, która no z pozorów taka groźna, rzucająca różne wzrok, ale właśnie niesamowitą miałeś relację właśnie z ludźmi wokoło. Na pewno miałeś jakieś szczególne spotkania z tymi ludźmi ci powierzonymi w twojej pracy. Ja może mam bliższy taki kontakt przez języki te lokalne. Udaje mi się nauczyć kilku pozdrowień czy coś i to ludzi to bardzo bawi i oni są zadowoleni, jak ktoś ich pozdrawia w ich języku. A ponadto te wszystkie rzeczy, które mnie przysyłają w kontenerach, to nie jest dla mnie. My musimy to rozprowadzać po tych wioskach, tam gdzie jest wielka potrzeba i dawać tym ludziom, żeby tu dać potem raport też do referatu misyjnego, gdzie poszły na przykład te wszystkie kartony z mydłem, czy tymi opatrunkami. Także przy tych okazjach właśnie takiej pomocy indywidualnej to właśnie spotykam tych ludzi. Togijczycy są bardzo gościnni. Ja nigdy nie miałem żadnego momentu, żeby się nastawił jakoś wrogo przeciwko mnie. Także jak ktoś jest otwarty, to Togijczycy się otwierają też i można nawiązać właśnie serdeczny kontakt nawet z tymi, którzy nie są chrześcijanami.
Już powoli na koniec naszego spotkania chciałem cię zapytać, właśnie tyle lat pracy, za 2 lata będziesz miał taki złoty jubileusz tej obecności w tym kraju. Niesamowita ilość nie tylko przygód, ale wyzwań, jak słyszeliśmy. Co dzisiaj daje ci właśnie satysfakcję z twojej pracy, z twojego zaangażowania? No chyba pozostanie jedna rzecz, którą nigdy nie zapomnę, że byłem świadkiem, jak powstała prowincja. Nie? My jesteśmy małym krajem, ale jesteśmy bardzo taką dynamiczną prowincją, która nie tylko, że ma większość członków pochodzących z Togo, ale tą samą liczbę praktycznie członków, którzy są misjonarzami w innych krajach na całym świecie. To nawet generał to zauważył i to nam gratulował z tego powodu, bo nie ma innej prowincji, która by miała tą samą liczbę, nawet wyższą od tych, którzy są wewnątrz prowincji, którzy są misjonarzami. To, że się, myśmy przyczynili się, żeby że to Togijczycy stali się sami misjonarzami w innych krajach świata. To największa satysfakcja. To dziękuję ci za to spotkanie i życzę ci, żeby ten czas jubileuszu w przyszłym roku był rzeczywiście takim też podsumowaniem i twojego zaangażowania. No i życzymy też wszystkiego, co potrzebne na tą drogę też prowadzenia teraz jako lider tej prowincji. Zostałeś wybrany niedawno prowincjałem. Myślę, że jest to jakieś zaufanie wypracowane przez lata. Dziękuję za to, co odkryłeś tu przed nami. Dziękuję za zaproszenie. No i chętnie się podzieliłem tym, co wiem. Nie można wszystkiego opowiedzieć w detalach, bo stało się dużo w ciągu tych 48 lat. Z ojcem Marianem Szwarkiem, misjonarzem z Togo, rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński, werbista. Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków, lub w najważniejszych serwisach z podcastami. Zapraszamy!